Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego. Tak rozpoczęło się spotkanie w Domu Ludowym w Prędocinie. Na spotkaniu zagościli m.in. wójt gminy, urzędnicy, radni oraz mieszkańcy wioski. Była to okazja do podsumowania zadań, które udało się zrealizować w ostatnim czasie. Głównie to jest właśnie to, co pomieszczenie, ten budynek, w którym się znajdujemy. Jest to dom ludowy oczekiwany od dawna, bardzo dawna. Były to wiaty biesiadne. I teraz jest jeszcze w trakcie robiony parking tutaj właśnie do Domu Ludowego. Oprócz tego jeszcze zrobiliśmy chodniki w kościele, tak samo podłoga była wymieniona. Ludzie chętnie przychodzą, żeby coś pomagać, coś zrobić. Na przykład tutaj przy Domu Ludowym, czy jeżeli było trzeba posprzątać, to przyszli, pomogli. Podczas spotkania powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia tajnego głosowania na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. Na 166 uprawnionych do głosowania mieszkańców wioski obecnych na spotkaniu było 72. Spośród dwóch kandydatur na sołtysa lepszy od Tadeusza Kinasiewicza okazał się Piotr Wysocki, który zdobył 50 głosów za i który dotychczas sprawował tą funkcję. Wybrano także 5 członków Rady Sołeckiej. Stwierdza się zatem, że większością głosów członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani Uniecki Marcin, Cichno Mikołaj, Wołoszyn Gabriela, Rosińska Iwona i Sobolewski Tomasz. Tego dnia zebranie wiejskie miało miejsce również w Kopaniu, gdzie sołtysem został wybrany również dotychczasowy sołtys Zbigniew Sawula. Natomiast w Radzie Sołeckiej znalazła się Elżbieta Wojtyła, Krzysztof Kasiuba oraz Agnieszka Prus. Tutaj też wiele udało się zdziałać. Było bardzo dużo do zrobienia. Głównymi zadaniami to było zagospodarowanie terenu tutaj wokół świetlicy. Z każdej strony można powiedzieć wokół. Pierwsze, co nam się udało zrobić, to powstało boisko sportowe, a następnym zadaniem było ogrodzenie placu zabaw. No następnie był zakupywany przystanek tutaj dla dzieci, bo w tej części wioski nie było przystanka. Była zagospodarowana zatoczka autobusowa, całość wybrukowana, górka saneczkowa. Bardzo dużo robimy spraw dotyczących porządku. Sami kosimy tereny zielone, obsadzamy drzewkami, sprzątamy. Na spotkaniach nie zabrakło dyskusji, pomysłów i wniosków. Także wójt gminy poinformował mieszkańców o realizacji budżetu gminy Skarbimierz za 2018 rok oraz przedstawił plany na przyszłość. Od nowego roku w planach jest m.in. podniesienie corocznych odpisów dla jednostek pomocniczych z 400 zł na mieszkańca na 500 oraz wprowadzenie diety dla członków Rady Sołeckiej w wysokości 50 zł na miesiąc.